W gminie zamieszkuje ponad 14 tysięcy osób, z czego większość stanowią kobiety. Zapewne ich zapałowi gmina zawdzięcza zamiłowanie do działań artystycznych, tradycyjnej kuchni i rękodzieła. A panie mają gdzie realizować swoje pasje, bo w niemal każdej wsi działają świetnie wyposażone świetlice. Od kilku lat gmina Lubin aktywnie uczestniczy w organizacji imprezy Świat pod Kyczerą, czyli Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wszystko dlatego, że na jej terenie mieszkają potomkowie Łemków, Rosjan czy Ukraińców. Różnorodna jest też miejscowa kuchnia. Stąd wielość festiwali kulinarnych. Festiwal pieroga i kapusty, ziemniak na tysiąc sposobów, truskawkowe smaki czy chlebowe przysmaki. Co roku wiosną organizowany jest festiwal stołów wielkanocnych. Zanim przyjrzymy się temu wydarzeniu, popróbujmy miejscowej kuchni. Na początek smak kresowy. Pomysł wiózł stąd, że moje rodzice pochodzą z Zabuga. I tam kiedyś lodówek nie było. No i pytałem się, jak oni trzymali to mięso, jak oni przechowywali. No i podstawą to była sól. I ta w tej rynnie. Ta właśnie taka, do tej szynki trzeba około 30 kg soli. Bo najpierw szynka leży w solance, zależy od wielkości, 3-4 dni. Potem 3-4 miesiące leży w tej soli. Następnie jest, ona dojrzewa, a żeby dobrze dojrzała, musi być odpowiednia wilgotność powietrza i temperatura. Tucznik musi mieć co najmniej 180 albo 220 kg. Wtedy ta szynka przerasta tłuszczem i musi być ten tucznik chowany tradycyjnie. Nie może być z fermy. Bo nawet Michał Anioł, jak rzeźbił, no to musiał sam se marmur wynaleźć. Szynka musi dojrzewać nawet 5 lat. To trochę jak szynka parmeńska. Coś takiego jak szynka parmeńska, z tym, że tam tucznik jest żołędzie, a żołędź daje goryczkę, a nasz ziemniak daje słodkość. I jest lepsza niż parmeńska. Tak niektórzy twierdzą. A tutaj mamy na talerzyku wyłożoną już taką gotową szyneczkę, która sobie poleżała pewien czas, prawda? Tak, ta już ma około 3 lat, ta szynka. A do czego się u pana podaje? Tak do chlebka można ją zjeść, czy raczej do czegoś innego? Raczej to się nadaje do piwa. Lepsze są jak chips. Ale mamy też kilka rzeczy w słoiczkach. Jak pan mówi, produkt uboczny. Produkt uboczny. No bo każde mięso trzeba zagospodarować. Tutaj jest tuszonka, która też ma 200 lat jest przepis tej tuszonki. Bierze się mięso z łopatki, z boczku. Muszą być jeszcze skórki, żeby była garaleta. To się marynuje. Jest tylko pieprz, liść laurowy, ziele angielskie i sól. 24 godziny to jest w marynacie. Następnie się daje do słoików. Najlepiej była puszka metalowa, ale do słoików to się gotuje i wtedy jest super sprawa. Takich przysmaków trzeba było spróbować. Dobra. No musi być dobrze. Tylko mówię... Ale nie przepuszczę panu. A to? Proszę, wziąć sobie jakieś... Ale ona jest taka szara. To tak powinna wyglądać? Im jest dłużej się sezonuje, dłużej dojrzewa, tym jest ciemniejszy kolor. I po tym można poznać. Jeżeli ma ponad 6 lat, to ona prawie jest brąz. Ale ona jest słona. Słona, bo 4 miesiące soli swoje robi. No ale teraz rozumiem, dlaczego trzeba pod niebie nie spłukać piwem. I dlatego, czy będzie słońce, tutaj nic się nie roztopi. Czy nie psuje się kompletnie? Nie zepsuje się, ona może teraz już latami leżeć i nic jej nie będzie. Smaczna, bardzo dobra. Dziękuję. Kaszuby pod Lubinem, owszem, gdy w grę wchodzi przyrządzenie łososia. Bierze się filet z łososia i zasypuje się go bardzo, bardzo dużą ilością soli, tak żeby nic nie wystawało, na 24 godziny do lodówki. Później się go pucze z tej soli i przekłada,
kroi się w takie maleńkie, cieniutkie pióreczka do słoiczka, cebulka, łosoś, koniecznie magi, duża ilość magi skropić i olej. I znowuż łosoś, cebulka i tak i przynajmniej 3 dni, żeby on troszeczkę tak się przegryzł. A jak go najlepiej podać? Najlepiej on smakuje właśnie na chlebku z masełkiem i koniecznie przed konsumpcją znowuż go polać magi. Bo ta maga właśnie daje takie to coś. Kolejny przysmak to ogórki celnika. Przepis zięcia pani Reginy. Jest bardzo łatwy przepis i najważniejsze, że się je nie pasteryzuje, czyli pół pracy mamy z głowy. Wybieramy drobne ogórki. Zasypujemy je solą, czosnkiem, olejem, troszeczkę octu, ale bardzo dużo chili. Olej i ocet to musi być zagotowane, żeby ten, mała ilość to będzie, żeby to zalać wszystko gorącym. I to zostawiamy na całą noc. Na następny dzień wkładamy do słoiczków, ugniatamy i tą zalewą troszeczkę polejemy, zakręcamy i na półeczkę. Do wódeczki, pychotka. To jest ciasto amoniakowe, wprost z kresów, ale amoniakowe, bo taka jest była... tam w środku amoniak? Tak, to jest ciasto, które nie ma ani proszku, ani drożdży, tylko amoniak. Rozrobiony w gorącym mleku i to daje właśnie taką pulchność. Mhm. I ten placek się piecze przed jakąś uroczystością, 1 dzień, 2 dni wcześniej, bo on rośnie. Bardzo już po upieczeniu. Po upieczeniu, tak, po przełożeniu on rośnie, bo tak to jest bardzo suchy i cieniutkie te placuszki są. Aha, no to proszę. Przekłada się takim ciepłym, gorącym kremem jajeczno z mąką ziemniaczaną. No, skoro jajka, to w sam raz może być, no przynajmniej w okolicy Wielkanocy. Może być. Ale mamy też coś, co jeszcze lepiej pasuje do święta, karteczki wykonane własnoręcznie, wyhaftowane. Bo haftem krzyżykowym. No właśnie, bo haft to pani hobby. Bardzo. Od dawna, od bardzo dawna właśnie się tym zajmuję. Ja po prostu przy tym się relaksuję. I teraz przed tymi świętami wielkanocnymi właśnie wyhaftowałam taki obraz, koszyczek z korupki jajek, no i konwalie, takie pierwsze wiosenne kwiaty. Hafty pani Janiny, umieszczone za szkłem, to piękna ozdoba. Powróćmy na chwilę do pani Reginy. W wolnych chwilach wraz z mężem trudni się rękodziełem. Stąd piękne bursztynowe naszyjniki, maskotki czy ceramika. Przygotowania do konkursu stołów wielkanocnych rozpoczęły się wczesnym popołudniem. W kuchni panie czyniły ostatnie kulinarne poprawki, z wolna zjeżdżały się konkursowe dania, a ustrajanie sali trwało w najlepsze. Nam udało się wypatrzeć kilku konkursowych pewniaków. Bożena Michalik-Kroczek z Osieka przywiozła nalewki, konfitury, musztardy i chrzan w oryginalnych smakach. Zaś Halina Przystupa z Obory zaprezentowała dżem z dyni, musztardę z gruszek oraz świąteczne stroiki własnej roboty. Mijały kolejne minuty, a sala Gminnego Ośrodka Kultury w Oborze zapełniała się gościu. Na stołach pojawiły się konkursowe potrawy. Ostatecznie było ich aż ponad 80, a wśród nich pyszne ciasta, wędliny, pasztety i jajka na wiele sposobów. Nam jeden z jurorów konkursu zaprezentował szybkie potrawy świąteczne. Zaczynamy od przygotowania sosu szpinakowego. Jak już widzimy, na patelni mamy podduszony szpinak. Podlejemy go jeszcze troszeczkę śmietaną. Za chwileczkę wszystko zmiksujemy. Jest tutaj dodana sól, pieprz, czosnek, szpinak i śmietana. Nic więcej, żadnych wyszukanych składników.
Szpinak miksujemy dopiero wtedy, gdy śmietanka odparuje. A jak przygotować jajko poché, czyli w koszulce? Mamy w garnku przygotowaną wodę już wrzącą z dodatkiem soli i octu. Do tego wrzucimy jedno jajko, tylko trzeba pamiętać, żeby wodę lekko zamieszać i łyżką nadać kształt przygotowaniu. Jajko pozostawiamy we wrzątku na 3 minuty. Jajko nam dochodzi, w tym czasie przygotujemy sobie talerz z sosem z całą dekoracją. Sos szpinakowy wykładamy na talerz, dokładamy pomidorki koktajlowe. Kremem balsamicznym robimy dekorację. Jest to odparowany ocet balsamiczny w postaci bardzo gęstego kremu. Wykonujemy wzorek i wykładamy jajko. Brak nam tylko ostatniego składnika, czyli łososia. To łosoś wędzony, ułożony w formie różyczek. I voilà! Czas na kolejne danie. Do przygotowania sosu tatarskiego potrzebne nam są w takiej samej ilości ogórki konserwowe, pieczarki konserwowe i cebulka. Do tego dodamy 2 ząbki czosnku, który mamy już posiekany. Wszystko ładnie razem wymieszamy z majonezem, śmietaną i jogurtem naturalnym, również w takich samych ilościach. Zielonego dla koloru, czyli szczypioreczku, wymieszamy i sos tatarski mamy gotowy. I już kończymy. Wykorzystamy kiełki rzodkiewki i muszelki waflowe imitujące skorupki jajek. Foremki faszerujemy sosem tatarskim. Teraz wykorzystamy łososia, też wędzonego jak w poprzedniej potrawie. Na każdej foremce układamy kawałek łososia. Dodajemy świeży koperek, pomidorki i krem balsamiczny. Gdy my kończyliśmy gotowanie, konkurs stołów wielkanocnych rozkręcał się w najlepsze. Były występy artystyczne, wręczanie nagród i smakowanie potraw.